Bardzo lubię jako widz polskiej ligi, kiedy zespół, który mierzy w awans, potrafi wywalczyć go sobie w bardzo dobrym stylu. A tak zrobił na przestrzeni całego sezonu, jak i dzisiaj w meczu z koroną Kielce Radomiak Radon. Czyli zagrał po prostu w sposób. Pewny i przekonywujący. Czasem się. Dodatkowo w meczu przeciwko Koronie Kielce, czyli w bardzo ważnym meczu dla Kibica Radomiaka. Bo pamiętam chociażby awans takiego zagłębia sosnowiec, który, no tak średnio mnie przekonywał, jeśli mam być szczery, potem w ekstraklasie to było ewidentnie widoczne. I nie mówię też teraz, że jak Radomiak pewnie awansował do tej ekstraklasy, no to teraz zmiecie tą ekstraklasę z powierzchni Ziemi. Natomiast uważam, że aktualnie. Nie ma lepszego zespołu w pierwszej lidze niż Radomiak. No w sumie po dzisiejszym meczu to już nie w pierwszej lidze. Ale nie prowokuj mnie, nie prowokuj mnie lepiej. W ogóle zaraz po tym, jak włączyłem sobie transmisję tego meczu w telewizji, to byłem dość mocno zszokowany tym, jak dużo kibiców jest na trybunach. Jak wyście to zrobili? Przecież ten stadion był pełny. Co, przez płot tam przeskakiwaliście, czy serio tyle biletów sprzedawali? No masakra, ale powiem szczerze, bardzo przyjemnie to wyglądało i poczułem pewną nostalgię do, jeszcze do starych czasów. I to spotkanie ogólnie było po prostu bardzo przyjemne do oglądania, nawet poza tą otoczką stadionową. Bo chociażby sama ta pewność siebie Radomiaka w drugiej połowie, gdzie tam gąska sobie szedł lewą stroną, pamiętacie tę sytuację? Biegł sobie lewą stroną i podbijał piłkę, i to aż po prostu chciało się patrzeć. A i w poprzednim filmie o Radomiaku, po meczu z Arką Gdynia, mówiłem, że Radomiak będzie grał swoje mecz na stadionie w Częstochowie. Natomiast yy, właśnie pod tamtym filmem, o którym mówię teraz. Jeden z widzów podesłał linki do artykułów, w których jest napisane, że Radomiak ma jeszcze szansę grać w Radomiu w ekstraklasie. Obiekt ponoć może zostać w pewien sposób zmodernizowany i nadawać się do gry w ekstraklasie. Także, no, trzymamy kciuki, no to by było piękne. Taka otoczka jak przy dzisiejszym meczu, na każdym meczu w przyszłym sezonie ekstraklasy byłaby, no, wspaniała. Przy okazji tego meczu, oczywiście, oglądałem jeszcze dwa inne spotkania. Brookbetu Termaliki Nieciecza ze Stomilem Olsztyn I GKS-u tych z ŁKS-em O ile o meczu Brookbetu Termaliki Nieciecza Mam niewiele w sumie do powiedzenia Bo nie był to zbyt yy, porywający mecz To mimo wszystko gratuluję im Oczywiście awansu, ponieważ przez cały Sezon grali naprawdę niezłą piłkę Byli przez długi czas liderem Fortuna pierwszej Ligi, natomiast jak to często bywa, w końcówce można zawsze spuchnąć i nieciecza po prostu w, najzwyczajniej w świecie spuchła w końcówce i nie oznacza to wcale, że w ekstraklasie nie będą sobie radzić dobrze. Natomiast zespół stychów zremisował z LKS-em u siebie 1 do 1. I ten remis tak naprawdę nie daje nic GKS-owi Tychy, ale nawet samo zwycięstwo nie dawałoby nic GKS-owi Tychy, bo przy remisie Brugbetu i tak Brookbet by awansował. I w sumie UKS-owi ten remis też niewiele daje, bo i tak znajdują się po tym meczu na piątym miejscu w tabeli i nawet jakby przegrali, to też by byli na piątym miejscu w tabeli. Także, żeby nie przedłużać, spójrzmy sobie jeszcze szybciutko w tabelę Fortuna pierwszej Ligi po tej kolejce ostatniej. Na trzecim miejscu GKS Tychy, na czwartym Arka Gdynia, na piątym Łódzki Klub Sportowy i na szóstym Górnik Łęczna. Czyli te cztery zespoły będą rywalizowały ze sobą w meczach barażowych o ekstraklasę. I po raz kolejny chciałbym pogratulować Radomiakowi Radom, który uważam, że powtarzam się, natomiast uważam, że gra najładniej z całej pierwszej ligi aktualnie. Najwięcej pewności siebie, jakiejś takiej kombinacyjnej gry szybkiej. Przemyślanej i widać, że są tam naprawdę nieźli zawodnicy, którzy mogą wnieść świeżość przede wszystkim, bo nie ma tam wielu zawodników, których jakoś mega mocno kojarzę z występów w ekstraklasie. No, może, oczywiście, ki poza kilkoma przykładami. Natomiast ja lubię kiedy w ekstraklasie jest świeżość i jestem ciekawy, jak Radomiak poradzi sobie w przyszłym sezonie ekstraklasy. I oczywiście brawa dla Brookbetu, który wraca do ekstraklasy po kilku kilkusezonowej przerwie. A ja tym samym zapraszam Was do subskrybowania kanału Tradaj. Tak jak mówiłem w poprzednich filmach, zbieram tutaj tysiąc widzów przynajmniej. Po ostatnich meczach dość fajnie się spieliście i dobiliście kilka tam, kilkadziesiąt subów wręcz bym powiedział. Zapraszam na Instagrama Tradaj, Facebooka Tradaj. Zapraszam do śledzenia barażów, zapraszam do śledzenia euro, bo niedługo sobie powiemy o meczu Polski ze Słowacją i zapraszam Was do wychodzenia na dwór częściej, bo naprawdę pogoda jest przepiękna i pozdrawiam babcie.